Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs, witam Państwa w rozmowie dnia. Dziś mamy kobietę, gościa bardzo niezwykłego, pierwsza w Polsce, najstarsza DJ-ka, a może i na świecie, pani Virginia Schmidt, znana szerokiej publiczności bardziej jako DJ Vika. Dzień dobry Pani. A dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu również, witam serdecznie. No, jako najstarsza? Może? Tak mówią, że najstarsza w Polsce DJ-ka. Pani Virginio, jak to wszystko się zaczęło? Kiedy pani powiedziała sobie, a zostanę taką DJ-ką? To znaczy, wie pan, ja nigdy nie powiedziałam, że zostanę DJ-ką, bo ja w dalszym ciągu uważam, że DJ-ami są ci młodzi, bo oni są profesjonalistami. A ja jestem koło nich, sobie taki sobie samograjek, ale wychodzi mi. Samograjek, który zdobył rozgłos w naszym kraju. No, ja przypuszczam, że rozgłos zdobyłam dzięki temu, że mam tyle lat, prawda? A to jest takie nietypowe. Powinnam robić na drutach, prawda? Albo siedzieć na przykład gdzieś tam w spokoju. A ja szaleję na zabawach. Podziwiam młodzież, jestem zakochana w młodzieży. A więc jeżeli ich podziwiam, to jednocześnie mam w sobie dużo z nich, prawda? Dużo mam z nich też. Ponieważ ja się czuję, tak powiedziałabym, tak jak oni. Taka jestem młoda duchem, to mi wystarczy. Powiedziała Pani, że Pani kocha młodzież, ale też taki etap w Pani życiu był właśnie poświęcenia się młodzieży, bo tak. Przypomnijmy widzom, a właściwie wytłumaczmy, bo nie wszyscy wiedzą, kim Pani była wcześniej. No jestem pedagogiem z wykształcenia, pedagogiem specjalnym. Pracowałam z młodzieżą po wyrokach sądowych, z chłopakami. W dalszym ciągu twierdzę, że bardzo ich kochałam, szanowałam. I po prostu, bo jeżeli się kocha, to można coś zrobić. Bo jeżeli się, prawda, akceptuje, kocha i szanuje, to wtedy można mieć lepszy kontakt. I po prostu praca wtedy daje wiele zadowolenia, bo do pracy się idzie, leci z przyjemnością. A jeżeli się coś robi, czego się nie kocha, no to niestety to jest ciężko. A ja mam to szczęście, że wszystko, co robię, kocham. To bardzo piękne podejście do życia i do ludzi. Chciałbym zatrzymać się na tych ludziach, na tej młodzieży. Pani powiedziała o miłości, a kiedy w Pani życiu pojawiła się miłość? Z miłością to różnie. Dlatego, że jeżeli człowiek dojrzewa, prawda, jeżeli jeszcze nie jest taki dojrzały, to jest zaurocza, tak byśmy powiedzieli. Ale jemu się wydaje, że to jest miłość. Mamy miłości w szkole, prawda, mamy miłości na studiach, mamy miłości w wieku 18, nawet w przedszkolu, prawda. Ale one się potem różnie kształtują od tego, jak się człowiek, prawda, tam kształtuje, osiąga pewną dojrzałość i wie, czego oczekuje po partnerze. A więc wtedy już jest, prawda, szukanie czegoś w partnerze, tego, co by sprawiało, że obydwoje mogą być szczęśliwi. I jeżeli nawet zdarzyła się moja miłość taka pierwsza, prawda, może niedojrzała, ale wielka, bo każda miłość jest piękna, prawda, no to potem się doszłam do wniosku, że ta miłość jeszcze nie jest taka, jakby ona spełniała moje pełne oczekiwanie, gdzie można byłoby stworzyć jakąś bezpieczną oazę, prawda. No więc człowiek się wtedy rozstaje, no bo nie ma wyboru. A na pewno byłam tą szczęśliwą osobą, że spotkałam miłość w swoim życiu. Taką, która spełniła mi moje oczekiwanie, która do dzisiaj jest w pamięci, prawda, miłości pięknej. I w związku z tym jestem szczęśliwa, bo nie szukam już miłości. To naprawdę. Bo wiem, jak ona wygląda, prawda? I takiej nie znajdę, po prostu. Dzisiaj my się spotykamy z okazji Kutnowskich Dni Seniora. Pani z seniorami przebywa, ale też z młodzieżą. Pani gra na różnego rodzaju imprezach, takich międzypokoleniowych. Tak. Czy jest taka różnica w tym, jak bawią się młodzi, a jak seniorzy? No, bawią się jedni, bawią się pięknie i drudzy. Młodzież bawi się bardzo, bardzo, powiedziałabym, energetycznie, prawda, ale i seniorzy też. W zależności od tego, jaki jest rodzaj muzyki i jak na przykład, no, jakim już tempie jest ta impreza. Bo na początku na pewno zawsze są troszeczkę, prawda, no, ostrożni. A młodzież, no wiadomo, no, jest wulkan energii, wulkan życia, wulkan radości, no to należy pozazdrościć. Ale odnośnie imprez,
to one są tak samo radosne, na luzie, wolne, fajne. Zresztą młodzież się pięknie bawi i powiedziałabym, nie spotkałam żadnej grupy młodzieżowej, która by bawiła się w jakiś sposób, no, takich, co by można było powiedzieć, że niestosowni. Piękna młodzież, pięknie się bawi, w ogóle buziaki dla nich, cudowni są. I piękne słowa też od Pani. Ja jeszcze chciałem dopytać, ja tak słyszałem, gdzieś tam udało mi się przeczytać i nie wiem, czy to prawda, że z Pani to jest taki kawał swatki, że Pani swata ludzi. Nie, no wie Pan, nie swatam ludzi, bo dlatego, że uważam, że jeżeli się spotkają na zabawach, na imprezach, jeżeli coś tam zaiskrzy między nimi, to oni się sami wyswatają, prawda? Bo dlatego, że można tylko... Zabawy są sprzymierzeńcem, bo na zabawach jest łatwiej, prawda, o kontakt taki bliski, bo się tańczy, bo się rozmawia, prawda, bo ma się odwagę, bo to jest taniec, prawda, i tak dalej. Bo to jest o wiele, no młodzież ma ten bardziej większy luz, bo dlatego, że może zagadnąć dziewczynę na uczelni, na przystanku i tak dalej. Odnośnie naszego wieku, no więc jest pewien dystans, prawda? Ale aczkolwiek jak ktoś się bardzo zakocha, to też może tramwaju powiedzieć, że Pani mnie podbiła serce i już jest w porządku, prawda? Ja korzystając z Pani tutaj obecności, tak. Chciałbym, by Pani zwróciła się do naszych widzów seniorów, którzy na przykład nie uczestniczą w tym życiu kulturalnym, nie wychodzą z domu, bo twierdzą, a często dokucza też im samotność i twierdzą, że nie ma sensu, ja już jestem za stary bądź za stara. Co Pani takim widzom, niedowiarkom, że można pięknie żyć w tej jesieni życia, by powiedziała? Ja może tylko powiem tyle, że nie można nikogo zmusić, prawda, do jakiegoś sposobu życia. Ale jeżeli na przykład można zainspirować i pokazać, że ja mimo na przykład mając już ten określony wiek, należałabym do osób, powiedziałabym, według metryki sędziwych, prawda? Ale metryka nie musi wyznaczać mego życia. Bo dlatego, że jeżeli jesteśmy aktywni, czynni, jeżeli wychodzimy do ludzi, jeżeli się spotykamy, to my nie starzejemy psychicznie, bo starzeje nas psychika, nas starzeje. To, że Marona, zmieniamy się troszeczkę nasze ciało, prawda, no to jest normalna rzecz. Tak jak samochód też trzeba czyścić, prawda, i pielęgnować. Ale swoją drogą to nasze towarzystwo, nasze, prawda, te wszystkie propozycje, które są obecnie, czy w domach kultury, czy w różnych fundacjach, czy w stowarzyszeniach, jest taka, powiedziałem, otwarta droga na aktywizację seniora. Pod względem zdrowotnym, pod względem, prawda, powiedziałabym, towarzyskim, ruchowym, gimnastycznym, naukowym, edukacyjnym, prawda. Więc warto korzystać, bo dlatego, że nawet poznawanie internetu daje duże człowiekowi możliwości. Bo już może poznać życie, może poznać świat, może poznać ciekawe zagadnienia, o których nigdy nie słyszał i nie wiedział. Także wiedza całe życie jest lekarstwem na samotność, lekarstwem na po prostu być, na motywację do życia. To jest właśnie to, żeby znaleźć w sobie ten impuls ciekawości, a nie zamknąć się, prawda, zgnuśnieć, bo wtedy tracimy odporność, tracimy chęć do życia i po prostu starzejemy, gnuśniejemy, przestajemy się golić, myć. I jesteśmy odrażającymi, starymi dziadami. Kwintesencja wypowiedzi. Jeszcze chciałem tylko dopytać, a jakie były reakcje Pani Virginio wtedy, kiedy Pani tą DJ-ką została, to znaczy kiedy Pani zaczęła w tych klubach występować, bliskich, rodziny? Co oni powiedzieli? A stara baba zwariowała. Nie, proszę Pana. Na przykład proszę zobaczyć, ja się nie wstydzę starości, ale młodzież, która mnie zaprasza, również nie krępuje się tej starości. I to jest piękne, ponieważ ja szanuję młodzież, ja ich kocham, ja ich podziwiam, ja od nich się uczę. I oni ode mnie też czegoś się uczą, prawda? I po prostu ja się nie wymądrzam, bo dlatego, że w wielu sprawach oni są lepsi ode mnie, w technicznych, prawda, w DJ-skich sprawach. I ja jestem pełna rada i dumny. Ja, proszę Pana, mając tyle lat, ja nie zakładałam, że będę popularna. A więc moim rówieśnikom tylko mogę powiedzieć, że z takiej zwykłej emerytki, prawda, stałam się celebrytą. Co prawda, wcale nie jestem tym celebrytą, jestem jedną z nich. Ale pokazuje, że można
ja grałam w Londynie, grałam w Berlinie, grałam w Budapeszcie, prawda? Grałam w wielu miejscach. Czyli po prostu metryka nie jest przeszkodą, starość nie jest przeszkodą. Przeszkodą jest tylko nasze nastawienie, nasz strach, nasza prawda, taka powiedziałabym, obyczajowość, że nie wypada. Wszystko wypada to, co nam nie wypada, jak idziemy. Bo dlatego, że wypada się ładnie ubrać kolorowo, wypada zadbać o siebie, wypada, prawda, wiadomo rzecz, że nie wypada grać nastolatki, bo przecież trudno grać nastolatkę, jak się ma 80, prawda? No, ale za to pogodnie patrzeć na życie radośnie wypada, w każdym wieku. A wypada się kochać, żenić, w ogóle wypada, proszę Pana, planować wiele rzeczy, marzyć, kochać rodzinę, po prostu szanować ich sposób bycia, bo dlatego, że oni mają inny być może, prawda? Nie pouczać, nie wprowadzać jakichś swoich obyczajów i zwyczajów, ponieważ młodzi żyją swoim nurtem i po prostu raczej zaszczepiać sobie to, co jest nowe, a zachować pewne tradycje, które są pewnymi tradycjami, które podtrzymują naszą tożsamość, naszą, prawda, rodzinę, nasze wspólne spotkania, pielęgnujemy, prawda? Ale myślimy nowocześnie. Bardzo Pani dziękuję. A dla Państwa jedna zasadnicza i bardzo prosta recepta. Bądźmy pogodni, bądźmy radośni, kochajmy i ludzi wokół, i samych siebie też. I żyjmy dla siebie, a nie dla sąsiadów. Żyjmy swoim własnym życiem, a nie życiem dzieci. Życie dzieci, życie rodziny jest dodatkiem, a nasze życie w naszym wieku jest podstawą. Mieć je dla siebie. Odrobinę egoizmu nie zaszkodzi. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, bardzo. Państwu za uwagę i do zobaczenia. Gdzie się podział nasze wspomnienie?